Trzeba by było westchnąć, Boże mój Boże, co się na tej sali dzieje. Trzeba po prostu zastosować wymuszony onanizm. Bariera wstydu jest tak duża, że niektórym mężczyznom proponuje się oglądanie pornograficznych obrazów. Czy znany jest panu tak zwany zespół ocaleńca, który objawia się tym, że osoba urodzona w wyniku metody in vitro ma bardzo głęboko, ma takie poważne problemy psychologiczne. Takie poczucie, że na drodze do jej urodzenia, do jej powstania, szereg jej braci i sióstr uległo destrukcji.